Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o oleju MCT. O tym, dlaczego warto go stosować, a może nie warto, dla kogo on może być korzystny, jakie on ma działanie, jakie są badania naukowe w tym zakresie, no i jak go stosować, będąc na keto, czy może nie tylko na keto, jakie są zagrożenia związane z jego stosowaniem i który olej MCT jest najlepszy, bo wbrew pozorom jest ich kilka. Zapraszam. Olej MCT, szczególnie u osób odżywiających się niskowęglowodanowo na diecie ketogenicznej, jest już dość popularny i ja też nieraz go Wam polecam. Natomiast już od jakiegoś czasu miałam w planie zrobić właśnie film o oleju MCT, o tym, czym on się różni od oleju kokosowego chociażby, bo często o to pytacie. No ale jakoś tak to schodziło na dalszy plan i trochę nocny Marek natchnął mnie swoim komentarzem, chyba do filmu o kawie kuloodpornej, właśnie do tego, żeby ten film nagrać, bo Marek w komentarzu napisał: skoro na keto mamy unikać przetworzonych produktów i jeść prosto, to po co ten twór przemysłowy MCT? I temu chyba nawet ktoś Markowi przyklasnął w tym komentarzu i to mnie skłoniło do tego, żeby właśnie poruszyć ten temat też z tego powodu, że Marek i nie tylko Marek, ale my bardzo często robimy pewien błąd poznawczy, bo łatwo jest różne rzeczy krytykować, no na przykład gdy mówimy właśnie o tym, że keto ma być nieprzetworzone, natomiast jakby nie wszystko, co jest w jakiś sposób przetworzone, przygotowane do spożycia, jest z natury złe. I to jest jakby w psychologii traktowane właśnie jako błąd poznawczy i ja też z wieloma mitami, z wieloma rzeczami tutaj na kanale walczę i myślę, że o tym wiecie, czy to cholesterol, czy to czerwone mięso i różne, staramy się obalać mity, natomiast też musimy uważać, żeby właśnie nie popaść w taką zero-jedynkowość, że jak coś jest po prostu coś zrobione przez człowieka, to na pewno na przykład jest złe. No bo niekoniecznie tak jest, bo większość produktów spożywczych w sumie to my i tak musimy w jakiś sposób przygotować. Poza tym w ogóle nie odnosząc tego do żywności, to tak jakbym, nie wiem, powiedziała, że ja nie będę mieszkać w domu, no bo tutaj większość rzeczy to są po prostu rzeczy stworzone przez człowieka i przez cywilizację, tylko w lepiance, bo to jest bardziej naturalne. Więc jakby zobaczcie, że nie zawsze coś, co po prostu stworzyliśmy, tak jak na przykład też suplementy, tak, bardzo często, musi być z natury złe, gorsze i nieodpowiednie dla nas. A o tym właśnie, dlaczego warto rozważyć suplementację oleju MCT, już sobie teraz porozmawiamy i odniosę się też do badań, które oczywiście będziecie mieć podlinkowane w opisie filmu, tam prawdopodobnie też pojawi się artykuł na blogu, więc zapraszam Was do opisu, jeżeli jakby chcecie poszerzyć swoją wiedzę jeszcze bardziej w tym temacie. Wiele już publikacji naukowych potwierdza, że nie tylko na keto olej MCT pomaga obniżać stany zapalne, pomaga redukować wagę u osób z nadwagą czy otyłością, zmniejsza ryzyko właśnie tego syndromu metabolicznego, który dotyczy bardzo wielu osób i ma różnego rodzaju korzystne działanie zdrowotne. Na przykład w jednym z badań, kiedy porównali stosowanie oleju MCT i oliwy z oliwek, to okazało się, że przy suplementacji olejem MCT redukcja wagi u tych osób, u tej grupy była lepsza, była większa niż u grupy stosującej oliwę z oliwek. Metaanaliza, czyli jakby taki przegląd wielu badań, również pokazała, że właśnie stosowanie oleju MCT podnosi nasz wydatek energetyczny i tym samym podkręca metabolizm. Dlatego na przykład ja podczas redukowania wagi, czy też podczas wchodzenia w ketozę, ale tutaj to już jest jakby inne działanie oleju MCT, ale przy redukcji, na przykład w moim kursie ketoredukcja, schudnij na keto, tam jest ten olej MCT, bo on naprawdę pomaga nam zrzucać te zbędne kilogramy i to jest potwierdzone. Poza tym olej MCT ma takie fajne działanie pod kątem na przykład poprawiania naszych zdolności i funkcji kognitywnych. Jest takim natychmiastowym źródłem energii, zarówno dla nas, dla naszego ciała, na przykład okołotreningowo, jak i dla naszego mózgu. Jak pokazują badania, dobrze również wpływa właśnie na serce, dobrze działa przy cukrzycy, też jeżeli mamy jakieś problemy jelitowe, problemy z mikrobiotą,
to nawet przy diecie na przykład SIBO on jest zalecany, ponieważ też dobrze jakby jest traktowany jako źródło energii, a dodatkowo ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, więc naprawdę olej MCT no ma bardzo wiele już udowodnionych naukowo korzystnych działań dla naszego zdrowia. I ja Wam jeszcze podlinkuję, tutaj mamy i z 2010 roku badanie, z 2018, jakby jest ich trochę, także możecie sobie oczywiście do nich sięgnąć. Natomiast może jeszcze powiedzmy, czym ten olej MCT tak naprawdę jest. Nazwa wzięła się od medium chain triglycerides, czyli średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. To są tłuszcze nasycone, natomiast tak jak już też nieraz Wam mówiłam, olej MCT nie jest takim typowym tłuszczem nasyconym, który na przykład powinniśmy ograniczać czy to na diecie redukcyjnej, czy na diecie śródziemnomorskiej, jak mamy problemy na przykład z cholesterolem. MCT nie wchodzi w tą kategorię tłuszczów nasyconych, bo on właśnie ma inne działanie. Przede wszystkim, przez to, że on jest średniołańcuchowy, to mam właśnie mniej tych wiązań i dzięki temu on nie musi być trawiony przez naszą wątrobę i on jest automatycznie wykorzystywany jako źródło energii. Tym samym ta energia jest nie w postaci glukozy oczywiście, tylko w postaci ciał ketonowych. Dlatego też na adaptacji ja go polecam, ponieważ może on nam pomóc wejść w ketozę szybciej i powiedzmy bardziej bezboleśnie, no bo właśnie będzie dostarczał nam tej energii. Czyli olej MCT jest po prostu jakby przechodzi do wątroby i może automatycznie być wykorzystany jako energia. Dodatkowo ma takie działanie właśnie zwiększające jakby ciepłotę, podnoszące nam temperaturę i tym samym podnoszące metabolizm. I to jest korzystne zarówno na adaptacji, jak i później czy na dietach redukcyjnych. Skąd bierze się olej MCT? Olej MCT jest pozyskiwany głównie z oleju kokosowego i tą wersję też Wam polecam. Na końcu filmu powiem Wam, jakich olejów MCT Wam nie polecam. Natomiast w oleju kokosowym on jest, ale nie jest to tak, wiecie, to samo. Olej kokosowy i olej MCT, bo jednak olej kokosowy jest głównie nasyconym właśnie tłuszczem, ale bez tych średniołańcuchowych wiązań ma około 60, ponad 60%. Także większość wciąż w oleju kokosowym to jest MCT, ale olej kokosowy musi być trawiony w wątrobie i nie jest takim szybkim, dostępnym źródłem energii jak olej MCT i też ma trochę inne właściwości, chociaż na przykład olej kokosowy ma jeszcze mocniejsze według niektórych publikacji takie potwierdzone działanie właśnie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze itd. Mamy kilka rodzajów oleju MCT w zależności od długości i ilości wiązań w tym oleju. I teraz tak naprawdę możemy wyróżnić 4, a ja bym wręcz powiedziała, że nie 4, a 3 różne rodzaje. One mają dziwne nazwy. Ja Wam podam polską nazwę i podam Wam też skrót. Mamy kwas C6 i to jest kwas kapronowy, C8 kaprylowy, C10 kaprynowy i C12 laurynowy. Jakby tak popatrzeć, to C6, 8, 10, 12 to one w sumie nazwami idą alfabetycznie w dół, bo mamy kapronowy, kaprylowy, kaprynowy i laurynowy, więc tak sobie to możecie zapamiętać. Natomiast teoretycznie im mniej wiązań, tym szybciej jest to zamieniane na energię, czyli to jest na plus przy oleju MCT. Natomiast ten C6... praktycznie go nie ma w oleju kokosowym i on tak naprawdę jest, po pierwsze, może powodować problemy gastryczne i jest bardzo nieprzyjemny w smaku, również w zapachu. Możemy mieć takie uczucie piekące, więc raczej właśnie w olejach MCT akurat ten kwas kapronowy C6 nie jest stosowany, a jeżeli byście mieli olej MCT i właśnie czulibyście takie rzeczy, to sprawdźcie sobie w składzie, czy przypadkiem nie zastosowano tam tego C6. Więc raczej C6 nie rozważamy jako takiego głównego źródła oleju MCT i najlepszym, też najdroższym zazwyczaj jest C8. Czyli kwas kaprylowy. I jak sobie zapamiętacie kaprylowy, on będzie najszybszym takim dostępnym paliwem, po prostu idzie do wątroby i jest wykorzystywany jako energia.
I rzeczywiście no, można sobie sprawdzić na etykietę, na etykietach oleju MCT, jaki tam olej jest w składzie, jaki kwas jest w składzie, i ten C8 byłby najlepszy. Często jest on połączony z C10, który ma już wiązań więcej, ale też jest całkiem dobrym jakby tutaj źródłem, więc to połączenie C8 z C10 też będzie dobre, a często jest korzystniejsze cenowo. Więc ten kwas C10, czyli kaprynowy, też jest jak najbardziej w porządku. Natomiast C12 laurynowy to teoretycznie jest MCT, ale tak w praktyce to jest bardziej LCT, czyli ten long chain triglyceride, czyli długołańcuchowy już tłuszcz. On musi być przetwarzany przez wątrobę, więc nie ma tego samego działania co pozostałe, i zazwyczaj jest najtańszy i w jakichś takich na przykład no, tańszych olejach pewnie go znajdziecie. Natomiast no, ja polecam raczej sięgać właśnie po C8, ewentualnie C8 plus C10. I jak sobie porównamy to z czystym olejem kokosowym, to C8 produkuje 4 razy więcej ciał ketonowych niż sam olej kokosowy. Czyli też to ta energia jest szybsza, jest bardziej dostępna i to jest na pewno na plus, na przykład jeżeli stosujemy taki olej okołotreningowo. Natomiast jest też pewne zagrożenie, o którym musicie pamiętać. Tak jak przechodzimy ketoadaptację, to niektóre osoby też powinny przejść adaptację do oleju MCT, bo przez to, że on jest tak szybko wchłaniany, to u niektórych osób może to powodować biegunkę tłuszczową. Więc jeżeli masz szczególnie jakieś problemy tutaj z tej strony układu przewodu pokarmowego, to dobrze jest zacząć od małych ilości tego oleju MCT i po prostu się do tego zaadaptować. Ja na przykład no, stosuję już olej MCT, w jakiej ilości bym nie stosowała, to raczej mnie, że tak powiem, nie przyczyści. Chociaż wiadomo, że to też nie jest tak, że pijemy pół butelki tego oleju, bo to jest tłuszcz, to jest też źródło jakby kalorii i jakby nie ma takiej potrzeby. Natomiast pomiędzy 10, 20, 30 nawet gramów, mililitrów tego oleju MCT nawet na posiłek spokojnie możemy spożywać i możemy sobie w ten sposób uzupełniać nasze zapotrzebowanie na przykład na keto, na tłuszcze. I będzie to naprawdę dobra metoda na redukcji czy przy właśnie osłabionym trawieniu i wiele osób w ten sposób postępuje. Tylko pamiętajmy, aby zrobić tą adaptację. Na początku nie radzę więcej niż łyżeczka na posiłek, na przykład do każdego posiłku, nie wiem, macie 2 czy 3, żeby po prostu sprawdzić, czy nie reagujemy na ten olej źle, nie każdy będzie źle reagował, a jeżeli ktoś ma, tak jest taki jakby bardzo wrażliwy, to wtedy lepiej jest przerzucić się na MCT w proszku i on zazwyczaj nie daje takich dolegliwości. Natomiast tak jak mówię, to nie jest częste i nie jest tak, że wszyscy będą mieli problemy trawienne po MCT, bo u większości osób on wchodzi całkiem gładko, że tak powiem. Czy gdzieś jeszcze możemy znaleźć olej MCT? Tak, w niewielkich ilościach, jest na przykład w serach niektórych, w maśle, w pełno jakby takim tłustym mleku też może się znaleźć, czy w tłustym jakimś jogurcie, natomiast to są naprawdę śladowe ilości, no i w oleju palmowym. I teraz właśnie przechodzimy do tego punktu, gdzie Wam nie polecam oleju MCT raczej pozyskiwanego z palmy, dlatego przede wszystkim ze względów w sumie ekologicznych, ponieważ on zazwyczaj jest tańszy, dlatego też, że metoda pozyskiwania jakby w ogóle oleju palmowego, no nie wszędzie, bo można oczywiście jakiś certyfikowany, ekologiczny, dla środowiska dobry taki olej znaleźć. Natomiast zazwyczaj pozyskiwanie tych olejów palmowych, czy to MCT z oleju palmowego jakby w konsekwencji, wiąże się z dużym wykorzystywaniem planety, z wycinką lasów, z umieraniem jakby wielu gatunków, głównie orangutanów. No więc jakby no można sobie na ten temat poczytać, że to nie jest po prostu najbezpieczniejsza, najlepsza opcja, jeżeli po prostu chcemy żyć w zgodzie też z naszą planetą Ziemią, a myślę, że dla wszystkich powinno to być ważne. I dużo lepszym po prostu wyborem będzie olej MCT z kokosa. To też producent powinien podać na opakowaniu. Tego oleju MCT nie musimy przechowywać w lodówce, on jest w postaci płynnej, też to jest fajne, bo on jest w sumie taki bezsmakowy, więc u niektórych, którzy nie lubią różnych tam smaków, nie wiem, olej z ogórecznika, rokitnika, lniany i tak dalej, to on tak przechodzi gładko i można sobie go bez problemu dodać do posiłków albo po prostu wypijać
łyżkę czy kieliszeczek takiego oleju, szczególnie jak potrzebujemy te tłuszcze doładować i raczej robiłabym to razem z posiłkiem. Możecie też stosować i to przy moim filmie o turboadaptacji jest taka informacja, czy o postach okresowych, czy na przykład moim 3-dniowym poście, że można też się zasilać tym olejem MCT, bo to będzie czyste źródło tłuszczu, dobrego tłuszczu, które nam po prostu doda energii i pomoże jakby lepiej przejść przez ten post. Przyspiesza to też naszą ketoadaptację, więc to na pewno są plusy. Także według mnie warto rozważyć i włączyć olej MCT do swojej diety. Ja Wam też podlinkuję te oleje, jakby sprawdzając skład, które z czym są, jeżeli chodzi o zakupy. Ja akurat robię zakupy na eSuperfood, więc wam po prostu podrzucę bezpośrednio linki. Ale oczywiście jak po prostu kupujecie sobie gdzieś indziej olej, to po prostu sprawdźcie etykietę i tam powinno być napisane, jaki jest to rodzaj oleju MCT i wybierzcie ten, który będzie dla Was najlepszy. Chętnie dowiem się, czy korzystacie z MCT, jakie są Wasze doświadczenia, także dajcie znać koniecznie w komentarzach. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!